Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. No i znów po lekkiej przerwie, bo nie będę okłamywał, iż miałem dosyć sporą przerwę i dosyć sporo też zapasu na Fear and Hunger. Moi drodzy, wracamy. Tylko tak, ogólnie już mamy zrobiony ending z nowym bogiem, tak? To już mamy wszystko poogarniane. No to teraz myślę, że nastał czas, żeby troszeczkę pozwiedzać sobie ten cały kompleks. Więc przejdźmy sobie może na starą stronę. Co tutaj będzie, nie mam pojęcia. Być może powinienem to zrobić już po zabójstwie. I moi drodzy... Przecież my to pamiętamy. Oh shit. Przecież to jest strona... To jest miejsce, w którym na początku się znajdowaliśmy. Ło! Ło, ho, ho! Nie wiem, jak się na to gasić. Twoja skóra się pali. Koniec. Wow! Nie pomyślałem o tym. No to weź tu teraz, człowieku, znajdź tego sejfa. To było chyba 14-10, ale 14-15 już mieliśmy po walce, tak. O, może to będzie lepsze. To będzie chyba lepsze. No dobra, no stara strona definitywnie jest niebezpieczna. Trzeba uważać na tych patałachów, bo jakby nie patrzeć, no mogą nas delikatnie przysmażyć. Kurde, tutaj zbytnio rzeczy nie ma. Trzeba będzie ich jakoś delikatnie obejść. Widzę, że on tutaj pilnuje. Rozumiesz kredę. Czy ja mam szansę z nim w ogóle walczyć? To jest pytanie ze mną punktów. Dobra, zapiszmy sobie grę. Bo ja to bardzo lubię robić. Powiem wam, że osobiście ostatnimi czasy miałem lekką przerwę, jeżeli chodzi o tłumaczenie, więc... nowości wam jakieś tam super nie pokażę. Po prostu nie dałem rady. No, odwróć się. Dało mi się. Dobra, przygotuj się na śmierć, ty. Bermeńskie ścierwo. Trzeba mu jak najszybciej rozwalić te łapki. Jak on zacznie palić ludzi, będzie lipa. Dobra, mamy kolejną dodatkową turę. Musimy mu te łapki naprawdę rozwalić. Kurde, ile ty masz tego? Walcie go w łapy. Jejku. Flame Tower, wszyscy. Bójka się podpięła, kto sens nam jest tej ranny. Niedobrze. No nie masz tych łap. Oh shit. Dobra, musimy im troszeczkę tej wody dać. Tylko czy my tu mamy... Czy my tu mamy fiolkę z wodą? Z wodą to mamy, ale z wodą to chyba nie mamy. Dobra, kto sens, ty się musisz leczyć. Musimy jak najszybciej teraz wygrać. A, jedna noga poszła. Walimy drugą nogę. I walimy łeb. Jak to miss? On jeszcze nie stracił równowagi. Po tym jak mu nóżki rozwaliliśmy. O nie, koza. Koza nostra. Dobra, trooper stracił swój balans. Pół 2139. Szkoda, że nie 2137. Było blisko. Dobra, tutaj widzę, że wszyscy są mniej więcej cali, mimo tych naszych ciężkich chwil. Dobra, Cosa Nostra jest uleczona. Zapiszmy to, bo naprawdę nam dobrze poszło. Nie nadpisujmy. Co ty tam miałeś, koleżko?
Armeńska maska przeciwgazowa i osłony ramion. No, ciekawe. Nekromancja nigdy nie zadziała na pewno, więc nawet nie ma co próbować. Dobra. Udało się w miarę. Czy te dokumenty są jakieś do wzięcia? Nie są do wzięcia. I tak byśmy nie przeszli tędy i tak, więc... No, to była jedyna możliwość, żeby się tu dostać, tak naprawdę. O, i przynajmniej sobie światełko zapaliliśmy. Dobra, otwórzmy. Ach, możemy. Śmiało. Aha. Okej, okay, świetnie. Scrap metalu, duct tape, gasoline canister. Też śmiało. O, znajdujesz diagram mózgu pomiędzy papierami. Trzeba to w końcu zacząć czytać. Ja troszeczkę tak nie chcę tego czytać, no, ale no, będzie trzeba chyba trochę poczytać. Dobra, odblokowaliśmy sobie drzwi. Zapewne dało się to jakoś w inny sposób zrobić. A, i to było tutaj przejście. No dobra, ale to nie jest całe. To nie jest całe miejsce, które mieliśmy zwiedzić. Jest jeszcze tutaj coś. Co my tu mamy? Tam części, duperelki. No właśnie, no bo to jest to miejsce, w którym teoretycznie się na początku budziliśmy. Prawda czy nieprawda? Czy oszukuję? Chyba tak. No to tak to wygląda przynajmniej. Koleżkę zabiliśmy. Dobra, broomstick. To się przyda. Chociaż tak naprawdę nie. Dobra, trzy śruby. Pusto. Pusto. Broomstick kolejny. Ciekawe. Wyschnięta farba, żeby coś widzieliśmy? Nie, dopiero teraz jest zaświecone. I gasoline canister. Dobra, tylko nadal... I tak nie wyjdziemy stąd w teorii już. Nie ma szans, no bo to jest pozamykane, tak? To miejsce jest już naszym grobowcem, że tak powiem. Nic więcej nie widzę. Ale bardzo przypomina to miejscówkę z samego początku gry. Mega. Najgorsze jest to, że tu nic nie ma. Zawalone miejsca, no ale nic oprócz tego nie ma. Dobra. Ścieżka w tym miejscu zapadła się lub została celowo zburzona. Tak celowo to nic na to już nie poradzimy. No dobra. Widzę, że naprawdę nie ma tutaj w sumie nic nowego oprócz tego dokumentu. Zaraz sobie poczytamy oczywiście. Tutaj już chyba też obszukiwaliśmy wtedy, tak. Już obszukiwaliśmy. I my tak naprawdę kierowaliśmy się z miejsca do tego logika. Ale tu już nie obszukiwaliśmy. Już tu jest. Coś czerwonego. Rozumiem, że tak po prostu tutaj jest coś takiego świecącego? Niemożliwe. O, znajdziesz scrap metal, świetnie. Naprawdę nic tu nie ma? To po co się świeci? Bez sensu. Bez sensu, totalnie. O nie. Bermeńska menda. Aaaa! No! Dobra, run. Dobra. Wzięliśmy. Chyba tam, no i tu jest właśnie ten logic. Tu jest właśnie ten logic, który nic nam w sumie dalej już nie daje, oprócz endingu. Zaczynasz się bać. Tutaj też chyba byliśmy wtedy. W ogóle prądu chyba nie ma. I nawet nie drgnął. Dobra, wiecie co? Zróbmy to w ten sposób. Wydaje mi się, że bez problemu możemy przejść do tego logika jeszcze raz i w sumie wrócić. I wydaje mi się, że potrzebujemy w tej chwili generatora, który tam był.
Generator gdzieś tutaj był, pamiętam. Bo wrócić się chyba możemy. Wrócić się chyba możemy. Gdzie to było? Kurde, faja. Ile ich tu jest? Ja pierdzielę. To jest tu krukopodobne coś. Gdzie my idziemy? To było tu? To było tu. Dobra, odpalone. I rozumiem, że teraz będziemy mogli już to zrobić, tak? W teorii teraz tam powinno być otwarte. Kurde, chyba zapiszę grę jeszcze. Bo boję się, że jednak mogę mieć zaraz lipę. Dobra. Coraz bliżej oświecenia. Oczywiście, że tak. Nie było tędy? To było tu, dobra. Pokiełbasiło mi się. Teraz zobaczymy, czy dało nam to prąd również w tym pomieszczeniu. Tam w sumie były dwa pomieszczenia, które potrzebowały prądu, nie? No właśnie. Kurde, ten bermeński śmietnik. Jedzie tam, gdzie my chcemy iść. Dobra. Dało się go odkręcić. No nie, no nie ma opcji. To albo gdzieś tutaj jest jeszcze generator, którego nie widzimy. Tu byliśmy? No tu byliśmy. Ale tu generatora nigdzie nie widzę. No coś ominął. Wiem, że może jak tam uruchomimy ten generator, to coś się stanie, ale nie. A może gdzieś tu był generator, tylko jego nie widziałem. Ale tu w teorii prąd jest. Czy gdzieś tu coś? Nic? Nie wydaje się. Nie wydaje się. Nic tu nie widać. Dobra, moi drodzy. Tutaj dalej nic już nie ma. Więc też nie chcę zbytnio... Nie chcę zbytnio wam... Zawracać tutaj dupy, ale... Może biorąc pod uwagę to, że i tak jesteśmy już tutaj... Że tak powiem... No, mamy już w sumie 13 minut rozgrywki. Myślę, że to jest czas, żeby sobie troszeczkę poczytać. Może nie to, ale najpierw sobie... buteleczkę piwa strzelmy. Marinka już ma problem z mindem. Dobra. Książki. Lecimy... Może od początku, co? Przepisy XV wieku, tam pierwszy. Książka zawiera tradycyjne przepisy sięgające XV-wiecznej kuchni. Przepisy zostały zebrane ze wspomnień niesławnego szefa kuchni Andersa, który pracował wówczas w królewskiej kuchni w Rondon. Wygląda na to, że szef kuchni Anders zyskał złą sławę, uwodząc damy dworu, a nawet podkowano, że miał romans z księżniczką Elżbietą, słynną księżniczką dziewicą. Teraz, gdy na to spojrzeć, książka wydaje się być bardziej poświęcona królewskim plotkom niż przepisom kulinarnym. Pomiędzy całym tym romansem i... betrayalem, tu chyba miałem napisać zdradą. Znajdujesz przepisy na słynny placek mięsny i placek warzywny szefa kuchni Andersa. Oki. Cztery epoki historii. Cztery epoki współczesnej historii. Współczesny wiek i współczesna chronologia rozpoczynają się od narodzin naszego pana wywyższonego Almera. Istnieje wiele sfabrykowanych tekstów religijnych o Almerze, ale istnieje wystarczająco dużo powodów, aby udowodnić, że Almer rzeczywiście istniał jako prawdziwa osoba w tamtym czasie. Jego narodziny oznaczają pierwszą erę. Drugi wiek rozpoczął się od panowania tak zwanych nowych bogów w roku 410.
Istnieją teksty o różnych nowych bogach przed tym wydarzeniem, a koncepcja ta istniała również w czasach starożytnych, ale do tej grupy ludzi należał słynny Watashka ze wschodnich sanktuariów na Szarach Wielki. Już samo to czyniło tę grupę bardziej wyróżniającą się na tle poprzednich. Ich początek świata zaczął powoli upadać kilkaset lat po ich śmierci, by zostać zakończony przez Bractwo około roku 800. Popularna książka Bractwo zainspirowała współczesnych ludzi i podniosła cztery osoby z Bractwa Francisa, Chambra, Nilvan i Valtaila do statusu bliskiego Bogu. Ich era trwała do końca XVI wieku. Świat zachodni znajdował się wówczas w mrocznym wieku i znikąd pojawił się nowy bożek kultu, Bóg Strachu i Głodu. W czasach chorób i śmierci ludzie zapomnieli o starych naukach i zwrócili się ku nowemu Zbawicielowi. Pojawienie się Boga Strachu i Głodu zapoczątkowało czwartą erę, w której ludzkość musiała nauczyć się dostosowywać i ewoluować. W miarę upływu czasu nadal żyjemy zgodnie z tą ideologią. Ciekawe. Alchemia tom drugi, to sobie oczywiście tam odpuśćmy, bo w sumie to jest tylko i wyłącznie przepis na różne fiolki. List leśniczego, tego chyba też nie czytaliśmy. Tylko tutaj już nie mamy tłumaczenia. Zjebałem. Bestia weszła do tego domu, to nie jest już dłużej moja własność. Ta bestia odebrała mi żonę, odebrała mi godność i wiarę. Tutaj jest mowa o Black Kalewie, moi drodzy. Gdyby nie była pełnia księżyca, pozwoliłbym, żeby odebrała życie również, czy odebrała również moje życie, moją własną ręką. Czyli Black Kalef musi czymś kurwa być, ja jestem pewny. Nowe wiersze o miłości i udręce napisał Ron Chambara. Książka zawiera wiekowe pisma słynnego poety Rona Chambara. Ta książka koncentruje się na drugiej połowie jego życia i produkcji. Wiersz pierwszy, Poczerniałe serce. Stawka jest wysoka, ty również, a nawet bardziej. Żyj swoim kłamstwem i baw się moim krwawym torsem. Kto by uwierzył w te wszystkie twoje próby, by zszargać moje imię, martwy kruk jako nagroda. Mówią, że łza tylko wysycha, więc chcę zobaczyć dzień, w którym nawet Grogorod płacze. Poznają ten dzień jako okrutny wiek. Poznają tę stronę jako czwartą fazę. Nie umrzesz. Okej, lecimy dalej. Mahavr. Widoki Mahavr. Też je widziałeś, prawda? Czemu tam miałem Mahavr, a tu mam Mahavr? Nie wiem czemu. W swoich snach wędrujesz przez całe życie z widokiem tego miasta na horyzoncie. Widziałeś bliźniacze wieże, które wznaczą się obok czarnego nocnego nieba. Te makabryczne obeliski opowiadają historię o starszej, bardziej okrutnej epoce. Widziałeś wielką bramę z jej szalonymi muralami i spiralami. Wzory wykraczające poza zrozumienie. To nie tak, że odgłos wiatru wyjącego między tymi dziurawymi ulicami nie był wystarczający. Słychać również odgłosy lokalnych mieszkańców. Choć wszystko wskazywało na to, że to miejsce już jest już od dawna opuszczone. Wciąż je słyszysz, nie jesteś sam w tej podłej części świata. Widziałeś to w swoich snach, prawda? Miasto Mahavr, miasto bogów. Czy wiesz, że istnieje tutaj? Wiemy doskonale. Dobra, jak tam głód? Jak tam głód? I tak będziemy to cofać, więc w sumie możemy ich tak szybko nakarmić. Możemy ich szybko nakarmić. Kolejny placek mięsny. Dobra, książki. O, tu miało być Mahavr, nie Mahavr. Dziennik żołnierza pierwszy. Jakimi ze ściankami naprawdę są te ciemne zakątki ziemi? Kiedy usłyszałem o tym zadaniu, pomyślałem, że miasto Prievil jest co najmniej przyzwoitych rozmiarów i na pewno znajdzie się tam trochę rozrywki za lokalnymi tancerkami i ulicznymi dziewczynami. Ale niestety, nie jestem zbyt chętny do tego, by po zwiedzeniu miasta poczuć się tak komfortowo z miejscowymi. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, jak miasto tej wielkości zdołało pozostać tak odizolowane od sąsiednich wpływów i współczesnych czasów. Lud Prievil wciąż kurczowo trzyma się obrzędów religijnych tak starych, jak samo bractwo. Ofiary z ludzi przerażają mnie w dzisiejszych czasach. Nawet jeśli widziałem okropieństwa wojny, krzyże ustawione wokół miasta wywołują u mnie dreszcze. Czyli Prievil zawsze było takie popierdzielone. Alchemia tom trzeci, Księga Strachów, to tylko wiecie, to o tych fobiach i tak dalej, to w sumie nas nie interesuje. Anatomia również nie. Zakodowany list pierwszy.
Wygląda jak zakodowany list albo dziecięcy wybryk. Niestety nie masz środków, by zdekryptować to w tym momencie. Dobra, następne. Zakodowany list 2. To pewnie też. Ja. Nie mamy jak odkodować tych znaków, niestety. List żołnierza. To chyba coś przeczytaliśmy. A nie, jednak nie. No dobra. Droga Gizelo. Piszę ten list z wielkim smutkiem. Obawiam się, że będę musiał odłożyć powrót... To, czekajcie, bo chyba coś źle przetłumaczyłem sobie. Czy źle coś zrozumiałem? What? Obawiam się, że będę musiał odłożyć powrót na twoje kochające łono. Dobra, nieważne. Bo są to słono. Nawet jeśli wielka wojna rzekomo się skończyła, wydaje się, że nasze zadania tutaj jeszcze się nie skończyły. Czy jeszcze się nie skończyły, o tak. Po tym, jak wykonałem rozkazy, które zraziłyby każdą rozsądną osobę, która nie była świadkiem okropności wojny, myślę, że w końcu zacząłem dostrzegać czerwoną linię, za którą przez cały czas podążał nasz Kaiser. To zgniłe miasto. Właśnie do tego dąży nasz Kaiser, aby wygrać pewnego dnia. Znaczy, żeby podbić to pierwszego dnia, tak. Nie sądzę, że to przypadek, że wkrótce po dotarciu do tego miasta Kaiser zdecydował się wydawać siły Bremy gdzie indziej i uzgodnić warunki pokojowe. Nie wiem, co jest takiego specjalnego w tym nędznym miejscu, ale słyszałem nawet, że w nadchodzących dniach przyjedzie tu sam Kaiser. Może potem będę mógł w końcu wrócić do domu. Mam nadzieję, że poczekasz jeszcze na mnie trochę. Twój na zawsze, Joni. Ciekawe. Kim jest ten Kaiser? Znaczy, Kaiser to ogólnie... Nie wiem, czy to jest właśnie... Nie wiem, czy to jest w sumie nazwa własna, czy nie. Bo Kaiser w teorii to chyba też cesarz. Okultystyczne grymuary. Okultystyczne grymuary, magika, czy magia w teorii i praktyce, napisane przez Samriego Zimoriego, wytłumaczone przez Oscara Rene. Aby nie stracić rozumu, aby nie tracić rozumu i duszy, trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Podstawy jakiejkolwiek wiedzy są zawsze najważniejsze. Potrzebne są solidne fundamenty, aby zbudować wierzę bogom. Aby dokonać jakichkolwiek obrzędów na kręgu rytualnym, trzeba najpierw je wyrzeźbić. Trzeba się wyrysować. Od góry do dołu. Pierwszy to asymetryczny okrąg. Asymetryczny okrąg reprezentuje starszych bogów i ich jednostronny podział mocy. A to są ogólnie opisane te wszystkie, wiecie, kręgi i tak dalej. Nie będziemy tego czytać. Tylko i wyłącznie o tych okręgach. Wiedzieć mniej więcej co i jak. Biblia Gogorota. Grogoroth, niszczyciel ludzi. Ten, który rozpoczyna nowy świat siłą i przemocą. Grogoroth jest drugą częścią najbardziej pierwotnej dwuistości. Stworzenie i zniszczenie, gdzie jedno nie istnieje bez drugiego. Słowo zniszczenie jest często kojarzone ze złem tego świata. To oczywiście głupota. Nie ma miejsca na nowe stworzenie, jeśli głupek nie zostanie najpierw wypalony do czysta i opróżniony. Człowiek boi się zniszczenia. Człowiek przyzwyczaja się do ciszy i spokoju. Człowiek staje się gruby i boi się zmian. Zmiana jest nieunikniona, podobnie jak Grogoroth.
Trzeba rozumieć, że zniszczenie jest czystego rodzaju. Nie jest wymierzone konkretnie w jednego człowieka. Po prostu istnieje. Grogoroth jest związany z Bogiem Stworzenia, Sylwianem i ich dzieckiem, Bogiem Natury Winuszką. Grogoroth oferuje ludzkości błogosławieństwo magii krwi. Ciągłe poświęcenie się w jego imię podtrzyma ten związek. Znak Grogorotha zwiększa siłę fizyczną noszącego. Tekst zawiera sigil Grogorotha i instrukcję, jak go używać. Żona Biblia Rer. Podobnie jak Słońce, Księżyc jest jednym z pierwotnych bytów, a zatem posiada wiedzę i wierzenie spisane od zarania dziejów. Sprawia to, że trudno jest oddzielić fakty od fikcji, szalone papleniny od ukrytych prawd. Bujne szczegóły wśród niezniszczonych opowieści wydają się wskazywać Boga zwanego Rer, znany również jako Bóg Oszust i Bóg Księżyca. W najstarszych pismach Rer jest przedstawiany jako Bóg obłąkanych i tych, którzy ulegli szaleństwu. Jego błogosławieństwem dla ludzi jest światło Księżyca, o którym mówi się, że odkrywa prawdę pod ludzkim brudem. Prawdę, która często jest zbyt trudna do zniesienia dla ludzkiego umysłu. Można dyskutować, czy jego wersja prawdy jest dokładniejsza niż wersja ludzkiego plugastwa. W przeciwieństwie do wielu innych starszych bogów, rolą Rera w większym planie rzeczy pozostaje tajemnicą. Wystarczy spojrzeć na nocne niebo, by dostrzec jego obecność pogrążoną w wiecznym śnie. To sprawia, że jego tajemnica jest jeszcze bardziej irytująca. Dosłownie ukrywa się na widoku. Znak Rer zwiększa maksymalną pojemność umysłu. Tekst zawiera sigil Rera i instrukcję, jak go używać. To ciekawe. Podręcznik walki czytaliśmy, artykuł z gazety. Ojej, kolejne tłumaczenie. Jest to artykuł z gazety sprzed tygodnia o rzekomym końcu II Wielkiej Wojny. Nie lubię takich tłumaczeń wielkich. Dwie największe potęgi świata zachodniego, Unia Wschodnia i Brema, zawarły pokój po ostatnim agresywnym ataku wojsk bermeńskich, który miał miejsce zaledwie kilka dni przed traktatem. Oddziały z Bremy przejęły władzę w małym mieście Priewil, położonym w środkowych Czechach, na zachód od jeziora Verdi. Ostatnie uderzenie uznano za szczególnie agresywne i powszechnie uważa się, że przyczyniło się do osiągnięcia porozumień pokojowych na większą skalę. Standardowo lekkie cięcie. Kolejnym ważnym czynnikiem stojącym za pokojem były połączone ataki na Unię Wschodnią, zarówno na froncie zachodnim, jak i wschodnim. Od zachodu pozostałości Królestwa Rondom zaatakowały Unię Wschodnią, a od wschodu Królestwo Edo kontynuowało kampanię po wcześniejszych porażkach. W artykule ciągle mowa o drobnych szczegółach, ale wydaje się, że to jest jednak sedno artykułu. Dobra, następne. Ostatnia granica, rozdział pierwszy. Dobra, ostatnia granica. Finland Koloniale, rozdział pierwszy, okej. Okay. Legendy głoszą, że w roku 1009 grupa odgrywców z Oldegardu po raz pierwszy nawiązała kontakt z wyspiarskim regionem Vinland. To pierwsza pisemna wzmianka o kontynencie. Kolejny potwierdzony przypadek datuje się na rok 1310, kiedy mała flota z Abyssonii wyruszyła na ciemną wodę wschodu, na ciemne wody wschodu. Jednakże minie kolejne 200 lat, zanim zostanie utworzony szlak handlowy, podobnie przez marynarzy z Oldegard w roku 1577. To właśnie podczas tej ekskapady kontynent nazwano Winlandią, co można przetłumaczyć jako kraina wina. Rzekomo ze względu na ilość wina potrzebną do wymazania wspomnień o tej krainie i okropnościach, jakie się w niej kryły.
Mimo, że istnienie kontynentu stawało się coraz powszechniejsze wśród uczonych świata zachodniego, wyprawy na wspomnianą krainę były bardzo rzadkie. W roku 1650 uczony z Watykanu sporządził następujący opis tej ziemi. Gleba składa się z minerałów, które wydają się całkowicie odrzucać światło słoneczne i ciepło. Przez to ziemia wygląda jak ciągła, bezbarwna, czarna masa, w której trudno gołym okiem zmierzyć głębokość każdego wzgórza w sensie wody, w sensie jeziora. A nieliczne rośliny, którym udaje się wyrosnąć na tym wrogim terenie, ostatecznie przyjmują te same cechy. W ten sposób krajobraz zlewa się w całość jak okiem sięgnąć. Po prostu niekończąca się ciemność. Jeśli będziesz mieć szczęście, chmury mogą się trochę przesunąć i przynajmniej będziesz mógł powiedzieć, gdzie kończy się ląd, a zaczyna ponure niebo. Te ziemie są przeklęte. Kraina jest chorobliwa i ciemna. Każdy osadnik wraca z żywymi historiami o bardzo osobistych koszmarach, które przeżył podczas pobytu w Finlandii. Odkrycie tego kontynentu jest największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniła ludzkość. Ciekawe. Dobra, next. Notatki konserwatora, właśnie tego nie czytaliśmy. I tego nie przetłumaczyłem nawet. James, to się powtórzyło. Te dzieciaki ukradły narzędzia po raz setny. Jeśli kiedykolwiek przełapię ich na gorącym uczynku, będę musiał im urządzić za to piekło. Kapłan powiedział mi, że wszyscy pod w niebie wstąpionym dzielą całe posiadanie. Nic nie jest moje i nic nie jest twoje. Wszystko należy do Almera. Co za bełkot. To mogłoby działać dla księdza i w ogóle, ale to nie on przeprowadza te remonty według ścisłego harmonogramu. W przyszłości ukryję skrzynkę z narzędziami. Już mam w głowie idealne miejsce. Kiedy wchodzisz do drugiej sali, znasz te posągi. Wskazują jeden na drugiego. Po prostu idź za ich wskazaniem. Ostatni wskazuje miejsce pod ścianą. Zostaje pudło pod podłogą, tam wyłożoną kafelkami. Może jeszcze być. A także, żeby utrudnić życie tym złodziejskim szczurom, zdecydowałem się, że najlepiej będzie zamknąć podziemne przejście prowadzące na miejsce remontu. Ojciec Domek, ksiądz Domek, zabrał jedną z kluczy do swojego sierocińca. Jedną zostawił tym księżom, a ostatnią zaniósł do swojego mieszkania. W sensie chodzi o te klucze, wiecie, te effigy, które robiliśmy. Mielibyśmy tutaj wszystko opisane, ale oczywiście Shira tego nie przeczytał. Więc jeśli będziesz musiał skorzystać z przejścia, daj mi znać. No, skopiowałeś lokalizację wymienioną na swoją mapę. Ciekawe. Trochę za późno. Trochę za późno. Wiedział, to bym to wcześniej zrobił. O matko. Morning has gold in is nie, it's nie wiem. Nie było przetłumaczone, cholera. Przepisy, to będzie to samo. O, skórzana biblia Almera, to jeszcze możemy poczytać. Dobra. Almer w niebo wstąpiony, jeden z dwóch bogów zrodzonych z ludzi, znanych po dziś dzień. Istnieją dwie historie o początkach Almera. Ej, to mi się podoba, że tłumaczyłem w sumie. W sumie w tym moim tłumaczeniu. Bardziej powszechna historia mówi o człowieku zrodzonym z dziewiczej matki, zwykłym śmiertelniku, o skromnym pochodzeniu, ale szybko zyskującym rozgłos dzięki swoim naukom. W przeciwieństwie do ówczesnych walczących królów i sułtanów, idealny świat Almera zjednoczył pod jednym parasolem ludzi wszystkich różnych religii i ideologii. Władze tamtych czasów
nie chciały się temu przeciwstawić i szybko aresztowały go. Szybko chciały się przedstawić i szybko aresztowały go i skazały na publiczne upokorzenie, a w konsekwencji śmierć na krzyżu. To tylko służyło celowi Almera, czując go męczennikiem, a ból, przez który przeszedł, popchnął go ponad krawędź zniesienia się do prawdziwej boskości. Po wniebowstąpieniu Almer powrócił, aby pomścić swoją śmierć. Cała łaźnia, która nastąpiła, wstrząsnęła porządkiem świata i zniszczyła kult, jakim cieszyli się wówczas nowi bogowie. Inna wersja początku Almera opowiada, jak Sylwian, starszy bóg płodności, nakazał bóstwu znanemu jako Witruwia stworzyć architektoniczną reprodukcję mężczyzny i kobiety, która byłaby podobna do samej Sylwian. Witruwia, będąc głównym architektem, właśnie to zrobiła. Sylwian zakochała się w jej wynikach, poszła dalej i stworzyła ludzkość według rysunków Witruwii. Na początku Witruwia była zdumiona życiem, jakie Sylwian udało się wprowadzić w swoje projekty. Jednak z biegiem czasu Witruwia zaczęła dostrzegać tu i ówdzie drobne niedoskonałości. Nic nie niepokoiło jej bardziej niż myśl, że jej projekty wcale nie są idealne. Postanowiła więc stworzyć idealną ludzką istotę, szczyt potencjału człowieka. Ta istota urodziła się w roku zerowym i jest dziś znana jako Almer. Na pozór te historie nie są zbyt ze sobą sprzeczne, jednak na poziomie ideologicznym istnieją interesujące różnice. Inna historia opowiada o tym, jak zwykły śmiertelnik powstał, aby rywalizować z mocami starszych bogów, podczas gdy druga historia sprawiła, że Almer jest jeszcze jednym dziełem siły wyższych. Jeśli mnie zapytasz, prawda może leżeć gdzieś pomiędzy tymi historiami. Znak Almera zwiększa fizyczną ochronę jego posiadacza. Tekst zawiera pieczęć Almera i instrukcję, jak go używać. Okay. O nie, Black Caleb nam zdech. Dobra, i z nim, i tak będziemy cofać. Books, krytyka Kaisera. Jezu, ile będziemy się czytać. Dobra, The Midnight Gazette, 17 września 1942 roku. Tworzenie Dnia Marszu Nocy oznaczało dzień, w którym Europa oficjalnie skończyła... Co? Skoczyła do rekina? Nie rozumiem. Istnieją sprzeczne historie co do tego, czy armia Bremy rzeczywiście uległa okrutnościom, o których mówią plotki, ale jest jasne jak słońce, że pod czarno-żółtym sztandarem Bremy sztandarem Kaisera Bremy. No Kaiser to jest cesarz. Kaiser to jest cesarz. To jest po prostu... Myślałem, że to jest nazwa własna, ale nie. To jest... Cesarza Bremy. Dzieje się coś podłego. Więc Kaisera teraz będę tłumaczył jako cesarza. Zwłaszcza kampanie, które miały miejsce na terenie Czech. Cesarz ścigał ten obszar z takim zapałem, że bez wątpienia jest to jego gra końcowa. To nie przypadek, że cesarz rozpoczął rozmowy na temat traktatu pokojowego zaraz po tym, jakiego świnia z Bremy zajmują Prievil, dolice Czech. Królestwo Rondon i siły sprzymierzone podejrzewają, że cała ta ambicja w Bremie jest bezpośrednio powiązana z zaawansowanymi eksperymentami z sieciami elektronicznymi, które Unia Wschodnia prowadzi na tym obszarze. Nie rozumiem, jak masy nie potrafią przejrzeć tych planów. Zamiast tego dają wiarę szaleństwu cesarza i pokładają większe zaufanie w jego perswazjach niż w logice. Nie ma racjonalnych odpowiedzi na irracjonalne ideologie, które cesarz wniósł na stół. Artykuł napisany przez Karin Sauer. Nasza koleżanka dopisała. Dojście cesarza do łasy. Będą się Kaisera zmienić na cesarza. Dobra, 31. Boże. Zapomniałem słowa.
stycznia. Dzisiaj ogłoszono oficjalną nominację cesarza na kanclerza Bremy. Około roku 1400. W ciągu około 14 lat Kaiser powołał do życia największy ruch ludowy, jaki kiedykolwiek widziała Brema. W rzeczywistości jeden z największych, jakie zarejestrowała historia. Ten tajemniczy mężczyzna, który wydaje się pozostawać w tajemnicy pod swoim charakterystycznym kapturem, zyskał popularność pozornie nie wiadomo skąd. Ale samo bycie świadkiem, jak wygłasza jedno ze swoich słynnych przemówień dla mas, staje się bardzo oczywiste, dlatego zarówno klasa wyższa, jak i niższa uległa jego urokowi. Energia cesarza jest godna podziwu. W krótkim czasie cesarzowi udało się zjednoczyć narody środkowego zachodu pod flagą Bremy. Utworzył oddziały specjalne, Dzień Marszowych Ludzi Nocy, które skutecznie i w szybkim tempie rozszerzały panowanie Bremy. To tempo, które zaniepokoiło przywódców Unii Europejskiej. Nie da się przewidzieć, dokąd przyjdą te zwroty. Jego czyny można z powodzeniem opisać jako podłe i potworne, ale tylko przyszła historia może stwierdzić, czy jego środki uświęcają cele. No właśnie. Dobra, co tam dalej? Pamiętnik szaleńca. Większość fragmentów pamiętnika to zupełnie nieczytelne bez grały szaleńca, jednak pod koniec tekst staje się bardziej przejrzysty. Ten o księżycu. Znak. W mieście panuje przewrót. Głupcy. Nie wiedzą, co ich czeka. Księżyc nie ma dla mnie żadnej wartości. To tylko znak upustu. Nadszedł czas i on też. Jak jesteś moim świadkiem? Jestem gotowy, mój panie. Przechodziłem przez to w myślach tysiące razy. Pierwsza krew. Ta, która rozmawia tylko ze swoimi roślinami. A, dobra, to już czytaliśmy wtedy w tym hotelu, nieważne. Dobra, skórzana Biblia Boga Strachu i Głodu. Tą panienkę znamy. Bóg Strachu i Głodu. Istnieją popularne teksty opowiadające historię o fałszywym Bogu i wybranym człowieku łączącym się razem w najciemniejszych i najbardziej mokrych snach. Zapomniany i długo uśpiony Bóg Głębin zginął tej nocy. Tylko starszy Bóg nigdy tak naprawdę nie umiera. Zamiast niego Bóg Strachu i Głodu zapuścił korzenie i zaczął zwiększyć swój napływ na świat na powierzchni. Knujące fałszywe bóstwo miało nadzieję, że jej córka będzie światłem ludzkości. Tylko prawdziwa ciemność nie rodzi światła. Bóg Strachu i Głodu był czystym dzieckiem, czystą kartą, zrodzoną w najciemniejszych otchłaniach ludzkiego stworzenia. To tam dorastała, to wszystko co wiedziała. Była czystą reprezentacją strachu i głodu, nie zepsutą nawet promykiem nadziei. Ludzkość do tego momentu doświadczyła stagnacji i cierpienia. Aby wydostać się z tych niebezpiecznych otchłani, konieczne były rosnące bóle. Postęp ma swoją cenę. Ludzie motywowali się strachem, a głód pozwalał im iść do przodu. Ludzie cenili swoje trudności i czerpali z nich inspiracje, wyciągnęli z nich wnioski. Nastąpił postęp, jakiego ludzkość nie widziała od zapomnianych wieków. Ciemne opary unoszące się z rur współczesnych miast są bezpośrednimi konsekwencjami tej epoki. Ery, która stała się znana jako wiek okrutności. Znak strachu i głodu zwiększa zwinność posiadacza. Tak zawiera pieczęć strachu i głodu oraz instrukcję, jak z niej korzystać. Okej. Dobra, bo tak tutaj mind nam powoli siada. Kupimy się bramarka. No i widzę, że głód jest powoli też. Możemy zjeść gulasz. Dobra, books dalej lecimy.
Co my tu jeszcze mamy? Almer już był. Dylan, o Boże, tego jest od cholery. No teraz Sylvan. Dzisiaj będzie czytanie, no tylko i wyłącznie. Sylvan, bogini miłości, pożądania i stworzenia. U zarania dziejów stworzyła mężczyzn i kobiety. Od pierwszych chwil bardzo kochała swoje dzieci. W ogóle zobaczcie, jak ona wygląda. Z biegiem czasu jej miłość przybrała bardziej obsesyjną formę, a ona przyjęła bardziej praktyczne podejście do kontrolowania kierunku, jaki obrały jej dzieci w życiu. Oczywiście zawsze mając na uwadze ich dobro. Kiedy dała sobie sprawę, że jej dzieci nigdy nie odwdzięczą jej się. Kiedy dowiedziała się, że jej dzieci nigdy nie odwdzięczą jej tego samego uczucia, jej miłość przybrała bardziej wypaczoną formę. Sylvan zmusiła ludzkość bardziej do swoich upodobań i zbliżyła się do własnego wizerunku swoim darem dla ludzi. Magią miłości, zwaną inaczej magią kwiatów. Na krótki moment w historii ludzkość popadła w szał cielesnych rozkoszy. Jako zsynchronizowana masa, morze nagich ludzi w środku stosunku pulsowało i marnowało swoje dni. Sylvan jest bardzo często kojarzona z Grogorotem, bogiem zniszczenia i ich potomkiem Winuszką, bogiem natury. Znak Sylvan zwiększa niezwykłą ochronę jego posiadacza, w sensie magiczną. Dobra, next please. Dokument Priebil. Patrząc wstecz na historię tego miejsca, osadnictwo istniało tu tak długo, jak długo opisywał ten obszar, jak długo opisywały ten obszar podręczniki historii. Zawsze skupiało się to wokół tajemniczej pustej wieży, która stanowi centralny filar społeczności. Miasto rozkwitło w okrutnym wieku 1600, ale szybko straciło na znaczeniu w miarę zbliżenia się do czasów nowożytnych. Rozumiem, że to miasto jest średniej wielkości w porównaniu do miast we wschodniej Europie, ale nadal trudno mi uwierzyć, że to miejsce mogło służyć jakikolwiek ośrodek w cywilizowanym świecie. Boże, nie mogę się wysłowić już. Za dużo czytania. Urzędnicy rządowi nalegają, aby Priebil zachowało swoją stołeczną tożsamość, mimo że jest jednym z bardziej odległych i nieprzyjaznych miast w całych Czechach, jeśli nie w całej Europie. Jedyne wyjaśnienie, jakie mogę wymyślić, jest takie, że kraj jest dumny ze starych, archaicznych obrzędów, które wciąż obowiązują w tym mieście. I chcą okazać swoje pełne wsparcie. Chociaż staram się jak najszybciej to robić, bo mam już mało odcinka. Gdybyś odwiedził Priebil i zobaczył jego małe centrum, zobaczyłbyś przebłyski jego dawnych czasów świetności, które wciąż mają się dobrze i żyją w dzisiejszych czasach. Nie dajcie się zwieść dzielnicy handlowej w zachodnim stylu z najnowszymi plakatami filmowymi i reklamami. Miejscowi nadal czczą stary porządek świata w wilgotnych i rozpadających się częściach miasta. Miejsca morderstw rytualnych są w sumie na każdym rogu. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz w mieście. Podczas gdy kościoły z zewnątrz wyglądają na poświęconemu naszemu jednemu prawdziwemu bogowi Almerowi, wnętrza opowiadają zupełnie inną historię. Starożytni bogowie bez imion w żadnym. Starożytni bogowie bez imion wciąż przebywają w tych kryptach. A dlaczego nie mieliby tego robić? W środku nocy można usłyszeć czantowanie kapłanów odprawiających msze w oświetlonych księżycem alejkach. Całe niegodziwe miasto jest placem zabawy dla starożytnych istot, a mieszkający tam ludzie bez namysłu opierają się pierwszemu chętnemu. Next. Prawda blasku księżyca. Kto z nas nie zakrywa swojej prawdziwej twarzy i nie chowa się za maską? W biały dzień przyjmujemy rolę społeczną w zależności od otaczających nas ludzi.
Zakładamy maskę, która działa jak publiczna zasłona naszej prawdziwej osobowości. Czy zakrywamy twarz, aby uniknąć sądu ludu, czy też patrzymy w dół ze wstydem, gdy słońce obserwuje każdy nasz ruch? Słońce, które zna nasze najgłębsze tęsknoty i pożądliwe myśli. Tylko w ciemnościach nocy ujawnia się prawdziwa i podła natura ludzi. Dzielimy się naszymi zrujnowanymi ciałami tylko z nielicznymi wybrańcami w świetle księżyca. Pomimo tego, co chcielibyśmy, żeby myśleli kryjący się w cieniu, podli złodzieje, światło księżyca nikogo nie ukrywa. Dobra, moi drodzy, tu sobie skończymy, bo już mamy troszeczkę ponad odcinek. I resztę sobie oczywiście dokończymy później. Też tutaj jeszcze jest, kurde, jeden dokument, z tego co pamiętam, dokument schematu mózgu. To sobie przeczytajmy, bo myślę, że już nie będę tutaj wracał. Ojejejej. Ten dokumentu jest jedną z wielu. Nie masz poprzedniej strony chyba, więc trudno się rozeznać w pełnym kontekście dokumentu. Współczesna nauka i medycyna są w tej dziedzinie nadal ograniczone. Trwa debata, czy nauka będzie kiedykolwiek w stanie obliczyć niezbędną ilość informacji. W końcu ludzki umysł i dusza są tak złożone, że nie można ich zmierzyć ilościowo za pomocą żadnego komputera. Dlatego zastąpienie logiki może nie być możliwe nawet w obliczu postępu technologicznego w nadchodzących dziesięcioleciach. Podobnie ludzki umysł nie jest w stanie obliczyć formuł matematycznych w stanie świadomości. Dlatego konieczne jest, aby osoba badana przez cały czas znajdowała się w stanie świadomego snu. Detektowany jest zarówno umysł świadomy, jak i nieświadomy. Wtedy moc obliczeniowa ludzkiego umysłu osiąga swój pełen potencjał. Obiekt zostanie podłączony do teleskopu. Silnik i podwiot stworzą razem logikę. Sygnały elektroniczne pojawiające się w mózgu podmiotu są przekształcane na zera i jedynki, zacierając granicę między człowiekiem a maszyną. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i cenie filmu. Grał do Shira, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Espirenhager 2, Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.